Witam Państwa serdecznie. Państwo widzicie odmieniony. Wczoraj akurat zmieniłem wygląd. No, do świąt zarosnę i znów będę wyglądał przyzwoicie. Dobra, kontynuujemy sobie nasze rozmowy o kulturze polskiej. Proszę Państwa, tak się składa, że początki państwowości polskiej od razu są mocno związane z instytucjami kościelnymi i ze przypływem chrześcijaństwa w formie tej zachodnioeuropejskiej na ziemię polskie. Powtarzam, jakieś tam pozostałości chrześcijaństwa tak zwanego słowiańskiego na południu obecnej Polski. Nie będziemy o tym mówić, chociażby dlatego, że tamte ziemie jeszcze nie wchodziły w skład państwa polskiego. Proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z napływem elementu dotychczas obcego naszej kulturze. Język łaciński i cała ta kultura, która związana jest z obszarem języka łacińskiego. No przecież pierwsi duchowni w olbrzymiej większości byli cudzoziemcami. No zwłaszcza zakonnicy. No, zakonnicy to przez chyba ponad 100 lat pierwsze to byli w większości, znakomitej większości cudzoziemcami, Włochami, Francuzami. Proszę Państwa, my mamy tutaj do czynienia z totalną rewolucją, także rewolucją obyczajową. Kronikarze piszą na przykład chociażby, że przed przyjęciem chrztu, przed orzenkiem z Dubrawką Mieszko 7 żon zażywał, prawda? Miał taki mały haremik. No a potem mu powiedziano, no sorry winetu, ale możesz mieć tylko jedną żonę. No a tak na marginesie, proszę Państwa, jaka jest kara za bigamię największa? No dwie teściowe. W każdym razie, proszę Państwa, mamy tutaj zapiski, żeby się trochę posiłkować tymi zapiskami, bo to jest dużo danych, a no spamiętać to wszystko, no to rzeczywiście to byłaby już duża sztuka. Ja pamiętam dużo, ale wolę sobie podeprzeć się danymi, żeby mi ktoś później nie zarzucił. Ja te rzeczy wykładałem przez 18 lat, jakbym gdzieś tutaj w czymś się machnął, to zaraz jakiś złośliwiec by to wytknął. Otóż, proszę Państwa, kiedy mamy już tutaj te czasy po Kazimierzu Odnowicielu, jak już mówiłem, Kazimierz Odnowiciel dostał od cesarza niemieckiego, jedni piszą 500 rycerzy, drudzy 600 rycerzy, żeby posprzątać po tym, co dokonało się wskutek tak zwanej reakcji pogańskiej, najazdu księcia Przetysława i tak dalej. No 500 czy 600 rycerzy to była olbrzymia siła. To była olbrzymia siła, proszę Państwa, no, bo czym innym jest 500 żołnierzy, a czym innym 500 rycerzy. My nie mylmy tego, proszę Państwa, nie mylmy tego. Nie każdy, kto chodzi w kolczudze, to jest rycerzem. Rycerzem jest szlachcic. Natomiast reszta to są z niemiecka knechci, czyli po prostu no, żołnierze, którzy służą za pieniądze. W każdym razie bardzo często to się Polakom myli i też kowbojem nazywają każdego, kto kolta przy pasie nosi i kapelusz, proszę Państwa, to nie tak jest. Nie każdy był poganiaczem bydła. Kto nosił rewolwer, prawda? Nie każdy, bo na tak zwanym Dzikim Zachodzie no prawie każdy dorosły mężczyzna nosił broń. Więc kowboj to, proszę Państwa, no mówię, poganiacz bydła. W każdym, no i dosyć nisko tam uplasowany w tej hierarchii tamtego okresu. Ale zupełnie idiotyczne filmy, takie jak Doktor Quinn, żeby w jakimś miasteczku na Dzikim Zachodzie kobiety mieszały, jak tam ta właścicielka drukarni, czy tytułowa Doktor Quinn, żeby w ogóle kobiety miały coś do gadania, albo na przykład czarnoskóry kowal, żeby cokolwiek znaczył w społeczności tamtego czasu. To w ogóle politycznie poprawny bełkot już jest. Ja na tym kanale o tych zjawiskach mówić nie będę, dlatego że ten kanał poświęcony jest religii i kulturze. O jakichś takich rzeczach zahaczających o politykę,
to ja się mogę pojawiać, proszę Państwa, z jakimiś gadkami na kanałach takich jak Na Argumenty, Chrobry Szlak, tam gdzie mnie zaproszą i tak dalej. Ja tutaj nie chcę tego kanału już tutaj zaśmiecać, chociaż spada oglądalność, bo ludzie się nudzą, bo ludzie chcą sensacyjek. Teraz się pojawiła masa sztucznej inteligencji, tak zwanej, mnóstwo filmików, tak bałamutnych, tak bełkotliwych. Ten głos sztucznej inteligencji łatwo rozpoznać. Na przykład na Rosji powstaje zbiór 90 modlitw, przecinek napisanych po łacinie przez księżnę Gertrudę. Mamy takie coś. Albo dla czegoś tam, to jest DLA czegoś. No, więc ludzie się rzucają. No, to jest masa takich bełkotliwych filmików, bałamutnych, idiotycznych zupełnie. Ktoś teraz, to jest zalew wręcz tego, ktoś będąc w śmierci klinicznej trafił do piekła tam na godzinę czy na dwie i tam oczywiście rozpoznał różne postaci, a to królowa brytyjska, a to jakiś znany polityk, a to jakiś znany aktor gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, już wszystko wiadomo, kto jest w piekle. Proszę Państwa, po co jest sąd ostateczny? Dopiero na sądzie ostatecznym rozstrzygnie się, kto będzie skazany na wieczne potępienie w piekle. Dopiero na sądzie ostatecznym. A teraz ktoś jest w piekle i tak dalej, może być. Ale no nie wszędzie, na przykład wschód prawosławie nie przyjmuje do wiadomości istnienia jakiegoś osobnego miejsca zwanego czyśćcem. Ale człowiek bezpośrednio po śmierci trafia albo od razu do nieba, albo do piekła. I on tam swoje musi odcierpieć. No ale to jest inna historia. Proszę Państwa, tworzy się hierarchia na terenie Polski. Tworzy się hierarchia wraz z tworzeniem nowych placówek, nowych parafii i tak dalej. Tworzy się sieć cała parafii. Z zachodu dopływają takie czy inne rzeczy. Na przykład chociażby koło roku 1180 mamy rozpowszechnianie na terenie Polski reform gregoriańskich. No, proszę Państwa, 100 lat później z takimi poślizgami do Polski pewne rzeczy docierały. Mamy synod w Łęczycy, który pewne sprawy reguluje, sięgające jeszcze właśnie reform gregoriańskich, czyli 100 lat. Legaci papiescy. Kwestia celibatu, paląca kwestia celibatu kleru, która jeszcze się pojawiała w XV wieku w okresie husytyzmu i w dużych wpływach husyckich, zwłaszcza w Małopolsce. Tam jeszcze pojawiają się kwestie właśnie, szlachta bardzo długo opiera się w zasadzie celibatu kleru świeckiego. Szlachta bardzo długo opiera się wprowadzonej na Soborze Laterańskim IV sprawie 1215 rok, sprawie ważności bądź nieważności małżeństwa i tak dalej. No jest takie stwierdzenie, no nie można zawrzeć ważnego małżeństwa pod przymusem. No dotychczas jak to było? No czy to w warstwach niższych, czy w warstwach wyższych? To rodziny się umawiały, prawda, że ten pojmie za żonę tą, a ta wyjdzie za tego. To rodziny się dogadywały, młodzi bardzo często nie mieli nic do gadania, bo to rody za nich stanowiła. A tu nagle małżeństwo zawarte pod przymusem jest nieważne. No to jak to jest?
Albo na przykład, że związek małżeński powinien być zawierany przed księdzem. Sobór Laterański IV ustanawia przeszkody tak zwane do małżeństwa. No zbyt bliskie pokrewieństwo na przykład. Na przykład. Jakieś choroby dziedziczne i tak dalej, i tak dalej. Szlachta mówi, a co nam się tutaj będą klechy mieszać do tego? To jest nasza sprawa. To jest sprawa rodzin, które się między sobą dogadują. No bo tu wchodziły w grę sprawy majątkowe. Majątek miał pozostać w rodzie. No a tutaj nagle nam mówią, że nie możemy się łączyć związki małżeńskie przy zbyt bliskim pokrewieństwie. No to jak to jest? To są bardzo poważne kwestie w tamtym czasie. Proszę Państwa, Kościół musi mieć oparcie materialne. No, parafia musi jakoś funkcjonować. Jeżeli jest jakiś kościółek, no to on musi być uposażony. Musi być jakiś kawał ziemi przypisany do tego kościółka na jego utrzymanie. To później się rozwinie w takie prawo, że szlachcic na przykład we własnych dobrach nie może ufundować kościoła, jeżeli od razu nie poczyni zapisu na rzecz tego kościoła. Na utrzymanie księdza, prawda, tam kościelnego, coś tam jeszcze i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy jest pełne zabezpieczenie materialne, to biskup może zezwolić na erygowanie takiej parafii. Ale musi być to zabezpieczone. No, ale najpierw mamy, zaczyna się tutaj od rzeczy skromnych. I proszę Państwa, sobie możemy tutaj powiedzieć o tym, jak majątek kościelny się rozwijał z upływem czasu. W XII-XIII wieku ta wielka własność kościelna powstaje. Dobra arcybiskupa gnieźnieńskiego obejmowały w połowie XII wieku 150 wsi. W połowie XIV wieku 2 miasta i 260 wsi. Pod koniec XIV wieku 11 miast i 330 wsi. Początek XVI wieku 13 miast i 290 wsi. Tu liczba wsi spada ze względu na proces komasacji gruntów. Proszę Państwa, XVI-XVII wiek biskupi krakowscy to już mają taki majątek, że ich dwór czasami dochodzi do 500 osób. Liczba dworzan. Coś niesamowitego. No oczywiście najbogatsze tutaj, no to mamy arcybiskupstwo oczywiście gnieźnieńskie, mamy tutaj biskupów kujawskich, czyli Włocławek, właśnie Kraków i tak dalej. Niesamowite bogactwa. To dopiero likwiduje Sejm 1768 roku, który tą wielką własność kościelną likwiduje i przyznaje biskupom pensję roczną. Biskupi łacińscy w 1768 roku mieli otrzymywać rocznie 100 tysięcy złotych. Gigantyczna suma, proszę Państwa. Gigantyczna. Za 300 złotych się mogła rodzina wielodzietna przez rok utrzymać. A tu 100 tysięcy. Coś nieprawdopodobnego. I znowu tutaj. Biskupi unicy 50 tysięcy. Czyli cały czas ten wschód jest zrąbany, tak czy owak. On został wyrąbany jeszcze na Unii Lubelskiej, gdzie metropolita Kijowa miał wejść do Senatu, ale nasz episkopat podniósł wrzask, że nie będzie schizmatyka tutaj tego i tak dalej. I złamano już tutaj w tym postanowienia Unii Lubelskiej chociażby. No ale to jest inna sprawa, będziemy o tym mówić później. Proszę Państwa, mamy tutaj taką postać ważną dla kultury polskiej, jak biskup Henryk Kietlicz, który lata 1198-1216, wspierany przez Innocentego III. Biskup Kietlicz to lata 1199-1219 jego rządy, wspierany przez Innocentego III 1198-1216. Biskupów wybierają kapituły. Chodzi o odsunięcie władzy od świeckiej, od decyzji
obsady stanowisk kościelnych. To znaczy inaczej, władza świecka ma dawać pieniądze, ale do gadania nic nie ma. Kler zostaje wyjęty spod kompetencji sądownictwa świeckiego. Sprawa ta się będzie ciągnęła aż do końca istnienia Rzeczypospolitej praktycznie. Z ogromnym nasileniem w wieku XVI, kiedy mieliśmy duży procent posłów protestanckich. Proszę Państwa, immunitet ekonomiczny, zwolnienie z całej masy podatków. Duchownych mogą sądzić wyłącznie sądy złożone z duchownych. Tutaj szlachta bardzo mocno protestowała. I w XVI wieku na sejmach, jakbyśmy poczytali, co tam się działo na sejmach, jakim prawem jakaś kasta jest w ogóle wyjęta spod prawa krajowego. No i tam wiadomo, że krukowi oka nie wykole, sami swoi będą sądzić samych swoich. Szlachta bardzo ostro zaprotestowała w XVI wieku, kiedy biskup usiłował aresztować księdza Stanisława Orzechowskiego, chyba najlepiej wykształconego człowieka w ówczesnej Europie, który się ożenił. Tak, który się ożenił. I biskup chciał go aresztować, no i wezwał władzę państwową do udzielenia mu tak zwanego świeckiego ramienia, czyli przysłania oddziału wojska. A starosta odmówił. Szlachta powiedziała, Orzechowski jest naszym bratem, jest szlachcicem. Jego ma prawo sądzić wyłącznie sąd szlachecki, sąd ziemski. A nie jakiś klecha. Tak, bo bardzo ostry antyklerykalizm w Polsce XVI-wiecznej, w tej drugiej połowie XVI wieku. I proszę Państwa, doszło do tego, że Sejm nie mógł rozpocząć obrad, dopóty nie wystawiono listu żelaznego Orzechowskiemu, zapewniającego mu nietykalność. Tak. Proszę Państwa, szlachta bardzo mocno, jeszcze w XV wieku, sprzeciwiała się zasadzie zawierania, też Sobór Laterański IV, zawierania małżeństwa, związku małżeńskiego przed księdzem w kościele. Szlachta uważała to za prywatną sprawę rodzinną. Dogadują się, podpisują stosowne dokumenty, co komu kto płaci, jakie wiano, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Idą do łożnicy, pokazują pokrwawione prześcieradło publice i już jest małżeństwo zawarte. A tu nagle kościół, ksiądz, jakieś ceremonie. Szlachta była wkurzona. Jakim prawem tu mi się wtrącają do moich spraw rodzinnych? 1197 rok. To jest jeszcze wcześniejsze niż Sobór Laterański IV. Sobór Laterański IV to wszystko przyklepał. Tak, małżeństwo zawarte przed księdzem w kościele, małżeństwo zawarte pod przymusem jest nieważne, małżeństwo, gdzie występuje zbyt bliskie pokrewieństwo, jest nieważne, to szlachta wkurzona. I to nie tylko polska szlachta. Cała masa zwyczajów ulega przemianie. Na przykład zanika palenie zwłok. Powstaje zwyczaj grzebania zmarłych jak najbliżej kościoła, jak najbliżej budynku kościelnego. No oczywiście można władcy jacyś, władcy i tak dalej, no to w samym kościele. I to jeszcze tak chowano Kazimierza Wielkiego, tak chowano Łokietka, że po prostu zdejmowano posadzkę kościoła czy katedry, kopano dół, tam wpuszczano trumnę, a nad tym budowano nagrobek. Dopiero później budowano jakieś tam rozległe podziemia, w których budowano sarkofagi, a na zewnątrz tylko jakieś tam nagrobki. Ale zwykli tacy ludzie starali się być pochowani jak najbliżej muru kościelnego. Powstają cmentarze przykościelne. Ostatecznie, proszę Państwa, wraz z rozwojem miast likwidowane masowo w wieku XVIII w całej Europie. Wszystkie kościoły przedtem miały wokół cmentarze w środku miasta. W środku miasta i ze względów sanitarnych na fali oświecenia likwidowano kościoły,
te cmentarze przykościelne i przenoszono szczątki na cmentarze położone poza murami miejskimi, nieraz parę kilometrów. W taki sposób powstały wielkie nekropolie już właśnie w XVIII wieku, jak cmentarz i w XIX, bo to się zaczęło w XVIII wieku, chyba lata 80. gdzieś tak, XVIII wieku i trwało jeszcze przez pierwsze tam 20 lat wieku XIX. Proszę Państwa, takie nekropolie jak chociażby cmentarz Łyczakowski we Lwowie, Bernardyni, cmentarz na Rosie, Wilno, cmentarz Rakowicki w Krakowie, cmentarz polski, wielki cmentarz w Żytomierzu i tak dalej, po prostu usuwano cmentarze poza mury miejskie, proszę Państwa, i to we wszystkich zaborach. To mówię XVIII wiek, pierwsze dwudziestolecie XIX wieku. Ale przedtem, właśnie w średniowieczu, każdy chciał być jak najbliżej pochowany tego kościoła, tego muru kościelnego. Uważano, że to bliżej Pana Boga będzie. Zanika zwyczaj palenia zwłok i zanika zwyczaj uposażania grobu, bo to kiedyś to takim pogańskim obyczajem jeszcze gdzieś tam zakopywano w grobie jakieś garnki z żywnością, z jakimś napitkiem i tak dalej. Ten zwyczaj zanika. Powstaje zwyczaj publicznej pokuty. Przeniesiony z zachodu oczywiście. Mamy tutaj Teodozjusza, który za wierzchnięcie Tesaloniki musiał odbyć publiczną pokutę w katedrze w Mediolanie. Boso we Włosienicy z pochwą miecza na szyi, jak Jurand ze Spychowa. Identyczną pokutę odbywał Henryk II Plantagenet, ojciec Ryszarda Lwie Serce, po zabiciu arcybiskupa Canterbury Tomasza Becketa. Taką samą pokutę odbywał nasz Bolesław Krzywousty, kiedy oślepił swojego brata Zbigniewa, który później umarł. Gdzieś tam na ziemiach śląskich spotykamy tak zwane kamienie różne pokutne. Jakiś tam nagrzeszył, narozrabiał, no to jakiś kamor dosyć ciężki musiał targać z jakiejś miejscowości, no najczęściej z tej, w której popełnił to przestępstwo, do jakiegoś tam gdzieś kościoła nieraz odległego, a kamor mógł ważyć ze 100 kilo. Więc musiał jakoś go tam targać. Proszę Państwa, cała masa zwyczajów powstaje. Te publiczne pokuty, właśnie tam z tym targaniem tych ciężkich kamieni na przykład i tak dalej, czy wystawianie jakichś tam słupów pokutnych, tam z inskrypcją jakąś informującą o tym, że ten i ten zrobił to i tamto. No u nas też mieliśmy bardzo niektórych nieświętych książąt, na przykład taki Bolesław Rogatko, to nawet biskupa więził w swoim lochu, ekskomunika na niego za to spadła. On robił, co chciał. Kazimierz Wielki księdza Baryczkę kazał wrzucić do wora parę kamieni i do Wisły. Więc tutaj Kościół bardzo pilnował tego, żeby szczególnie właśnie możnowładcy i książęta, królowie, którzy dopuścili się jakichś przestępstw, jakichś zbrodni w stosunku do duchownych, żeby ich pokuta była w miarę surowa i powszechnie znana wszystkim dla odstraszenia. Powstają zwyczaje, na przykład zwyczaj wielkopostny. Jeden posiłek dziennie, tak jak mnisi kiedyś, jeden posiłek dziennie po godzinie 15. Jeden posiłek dziennie, bezmięsny, mało tego bezmięsny. W tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj, na przykład w prawosławiu, w Wielkim Poście, nie spożywa się nie tylko mięsa, ale i na przykład oleju, różnych tłuszczów,
No, od zwierzęcych to w ogóle, ale też i na biału. Sera, jajek, mleka. Proszę Państwa, i widzimy później, poprzez dzieje, jak idziemy, kościół ten zachodni, bo wschodni bardziej tradycyjny, tam pewne rzeczy się zachowują po dziś dzień. Ten kościół łaciński wycofuje się z tych różnych surowych reguł. Coraz bardziej się wycofuje. No ja jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem, w tamtych katechizmach było wyraźnie napisane, że w okresie Wielkiego Postu, no w Adwencie też, żadnych hucznych zabaw. To było nie do pomyślenia, nawet wtedy za komuny, żeby w Polsce gdzieś jakieś wesela się odbywały w tamtym czasie. Czy jakieś zabawy, jakaś muzyka głośna. Było nie do pomyślenia, jeszcze za moich czasów. Ja jeszcze to pamiętam, te czasy. Było w okresach zakazanych hucznych zabaw nie urządzać. Taka była formułka. Zostaje ustalony już 6-dniowy tydzień pracy. No i niedziela od słowa nie działać. Nic nie robić, prawda? Niedziela. Bardzo pilnie przestrzegany. Dzisiaj o zeświadczeniu Europy. Wracałem ze Świętej Góry Athos. Jechaliśmy wynajętym samochodem z miasteczka Uranopolis do Tesalonik. W niedzielę. I widzieliśmy ludzi pracujących na polach. Jeżdżące traktory, jakieś kombajny i tak dalej, i tak dalej. Totalne zeświadczenie. To było nie do pomyślenia jeszcze w czasach mojego dzieciństwa. I, proszę Państwa, w okresie Wielkiego Postu, zarówno w Kościele Wschodnim, jak i w Kościele Zachodnim, był absolutny zakaz pożycia małżeńskiego. No to na Wschodzie jest przestrzegane w bardzo wielu kręgach. Nie wszędzie, z tego co wiem, ale tacy pobożniejsi ludzie mocno tego się trzymają. No, jedna dziewczyna w Akademii Teologicznej, jak pracowałem jeszcze, to właśnie w sekcji prawosławnej wyliczała kiedyś, ile taki pobożny, naprawdę taki pobożny, chcący przestrzegać wszystkich kanonów, reguł i tak dalej, prawosławny może współżyć z małżonką i wyliczyła, że 20 parę razy, bo już w Wigilię Świąt i uroczystości nie można. Na to się zaczyna już po nieszporach. To już nie można. No oczywiście w ten dzień święta czy uroczystości wiadomo, że nie. Tak samo już po nieszporach sobotnich, bo jest niedziela i w niedzielę można dopiero. No i oczywiście w przededniu dni postnych, czyli środy i piątku. To także no, to wcale nie byłoby lekko chrześcijanom współczesnym, gdyby chcieli tego wszystkiego przestrzegać. No i mamy tutaj tworzenie się dalszych jakichś takich typowo już polskich rzeczy. Gdzieś 1253 rok, kanonizacja biskupa Stanisława ze Szczepanowa, jak już mówiłem poprzednio, zabitego według dwóch wersji. Według jednej wersji przez samego króla, według innej wersji przez rycerzy. E, 150 lat, proszę Państwa, z haczykiem. Trwały procesy wszystkie. O tym pisze Galanonim, o tym pisze Kadłubek. Kadłubek biskupa uważa za obrońcę moralności, Galanonim za zdrajcę. Warto poczytać sobie obszerny esej Waldemara Łysiaka z jego książki Wyspy Bezludne o tych dwóch Bolesławach, o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim i właśnie o Stanisławie ze Szczepanowa. Mamy, proszę Państwa, XIII wiek to znowu niesamowity boom monastyczny w całej Europie. W całej Europie. To się w Europie Zachodniej to wszystko zaczęło gdzieś tak w latach 30. XII wieku. W latach 30. XII wieku i to w
XIII wieku osiągnęło już naprawdę szczyty. Potem gwałtowne załamanie, to jest połowa wieku XIV, czarna śmierć w Europie. Przede wszystkim skosiła zakony zakonników. Dlaczego? Bo ci ludzie, oni się nie oszczędzali. To nie tak jak w czasie tak zwanego COVID-a, że księża wieszali na kościołach plakaty, że może być nie więcej niż tylu ludzi, że maseczki, że to. Nie. Tam duchowieństwo naprawdę, proszę Państwa, szło spowiadać, szło komunikować i masowo padało, zarażało się i masowo padało. Biskupi pouciekali na prowincję, bo mieli wiejskie rezydencje. Zakonnik czy ksiądz nie miał się gdzie schować, a poza tym oni wcale nie chcieli żyć. No bo on się czuł chrześcijaninem, on wiedział, że tamten świat jest lepszy, no to on wcale się kurczowo tego życia nie trzymał. Te klasztory, ogromne klasztory wzniesione w XIII wieku, proszę Państwa, one opustoszały. Ja zrobię kiedyś film, ja mam mnóstwo dokumentów, mam mnóstwo slajdów, ja muszę się nauczyć tylko to wszystko jeszcze obrabiać, żeby tu narrację dać, ja muszę to zrobić. Jest już, mam, dzięki Państwu mamy komputer porządny do obróbki filmów, ale jeszcze jest kwestia programu. Tutaj moi koledzy szukają różnych programów, takich, których można byłoby się jak najłatwiej, jak najszybciej nauczyć, bo niektóre są bardzo skomplikowane, a jeszcze jest dużo oszukańczych takich. Rzekomo one są darmowe, ale obsługują tam dwie, trzy ważniejsze funkcje, a potem to już wyskakuje napis, że trzeba zapłacić. Więc to taka podpucha jest, że niby jest darmowy, a potem się okazuje, że nie jest darmowy. Ja już bym chciał mieć taki program, nawet jeżeli by trzeba było za niego tam zapłacić, ale tu znowu, nie mogę sobie kupić programu na wieki wieków, amen. Kiedyś mogłem kupić płytę z programem i to było moje, a dzisiaj nie, dzisiaj mi przysłałem jakoś linka, muszę się zalogować, jakieś hasła, to tamto i wnosić stałą opłatę co rok, czy co jakiś czas tam, albo na przykład jakieś robią mi tam te update'y jakieś i sobie każą płacić za to wszystko, więc cały czas. Więc to znowu są takie praktyki, które ja mam nadzieję, że przyjdzie Elon Musk i towarzysz rozgoni. Otóż, proszę Państwa, wiadomo, że językiem kultury, językiem kościoła, językiem kancelarii jest łacina i tak pozostanie przez jeszcze parę stuleci. I język polski w tamtym czasie przypomina bardziej język czeski niż współczesną polszczyznę, byśmy nie doczytali tego. Ale właśnie jeżeli chodzi o ten XIII-wieczny boom monastyczny, nagle do tych starych zakonów typu Kameduli czy Benedyktyni, proszę Państwa, dołączają cystersi. Dołączają cystersi, którzy przynoszą na ziemię polskie wysoką kulturę rolną. I mówię, przez pierwsze dwa stulecia to te zakony są no prawie w 100% cudzoziemskie, Włosi, Francuzi, Niemcy i tak dalej. Potem dopiero pojawiają się Polacy i to wcale nie tacy pośredni, bo mamy, proszę Państwa, XIII wiek, pojawienie się dwóch zakonów żebraczych, dominikanów i franciszkanów. Dominikanie byli bardziej nakierowani na ewangelizację ludzi, no na trochę na wyższym poziomie ludzi wykształconych, franciszkanie bardziej na ewangelizację ludu miejskiego, czyli takiego pospólstwa miejskiego, motłochu byśmy mogli powiedzieć. I dlatego franciszkanie wprowadzają całą masę takich rzeczy, które mogłyby przyciągnąć uwagę prostaczków. Czyli jasełka, szopki i tak dalej. Ale o tym sobie porozmawiamy, proszę Państwa, następnym razem. Dziękuję.